Przemilczane historie lotnicze. Program Zeta. Ściśle tajne. Oto Jak-23. Sowiecki myśliwiec odrzutowy. Skonstruowano go w końcu lat 40. i w dużych ilościach dostarczano krajom satelickim Związku Radzieckiego. Jednak egzemplarz widoczny na filmie pilotowany jest przez Amerykanina i mimo swych charakterystycznych kształtów nosi amerykańskie oznaczenia. Jest rok 1953. Historia ta jest prawdziwa, choć jej okoliczności niewiarygodne. W ramach tajnej operacji sowiecki Jak-23 został zabrany z komunistycznej Europy Wschodniej, w Ameryce poddany próbom w locie i zwrócony prawowitym właścicielom, którzy nawet nie zauważyli jego braku. Ściśle tajne badania przeprowadzano w bazie lotniczej Wright-Patterson w Ohio. Podczas gdy grupka specjalistów starała się odkryć sekrety Jak-23, strażnicy pełnili całodobową wartę wokół sekretnego miejsca prób. Część po części złożono cały samolot. Po zakończeniu próbnych lotów rozłożono go i zapakowano dokładnie tak samo, jak to zrobili komuniści. Najmniejsza różnica w ułożeniu części mogła zdekonspirować operację i narazić pewne osoby na śmiertelne niebezpieczeństwo. Przed badaniami wywiad amerykański uważał Jaka-23 za kiepski myśliwiec. Nie dorównywał on współczesnemu sobie MiG-owi 15. W czasie wojny koreańskiej MiG okazał się groźnym przeciwnikiem. Budził w amerykańskich lotnikach uczucie ciekawości i strachu. Kiedy jednak północno-koreański dezerter przyleciał MiG-iem 15 do amerykańskiej bazy lotniczej w Korei Południowej, pracownicy wywiadu mieli okazję obalić narosłe wokół samolotu mity. Amerykańskie siły powietrzne szybko oceniły realne możliwości MiG-a 15. Było to we wrześniu 1953 roku, zaledwie parę tygodni przed wykradzeniem Jaka-23 z Europy Wschodniej. Dlaczego siły powietrzne podjęły ryzykowną operację po to, by zbadać drugorzędny samolot? I to zaledwie parę tygodni po tym, jak dowiedziały się wszystkiego o najlepszym z sowieckich myśliwców. Z tajnymi badaniami nad Jakiem-23 wiąże się wiele tajemnic. Niektórych nie wyjaśniono po dziś dzień. Dopiero niedawno całą sprawę podano do wiadomości publicznej. Niewielu chce o niej mówić, a mało kto wie, co naprawdę zdarzyło się w tym hangarze ponad 40 lat temu. To jest C-124 Globemaster, potężny samolot transportowy, którym przywieziono Jaka-23 z Europy Wschodniej. Z kraju, którego nazwa pozostaje ściśle tajną informacją. Początek opowieści spowija mgła tajemnicy. W połowie października 1953 roku dwóch oficerów wywiadu pewnego bałkańskiego państwa komunistycznego weszło do ambasady Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Informacja, którą przynieśli, mogła zaognić i tak napięte zimnowojenne stosunki wschód-zachód. Proponowana przez nich operacja wiązała się z pewnym ryzykiem dla Ameryki. Oni ryzykowali więcej. Dekonspiracja planu mogłaby sprowokować incydent międzynarodowy, a dla nich samych i wielu ich rodaków oznaczała pewną śmierć. Pośpiesznie zaaranżowano spotkanie tych oficerów wywiadu z szefem placówki CIA. Złożyli mu intrygującą propozycję. Oświadczyli, że w ich rękach znalazł się sowiecki Jak-23, transportowany koleją przez ich kraj do innego bałkańskiego państwa komunistycznego. Samolot był zapakowany w skrzynie. Spytali, czy Amerykanie chcą zabrać go do siebie,
wypróbować i zwrócić w skrzyni w takim stanie, w jakim został im dostarczony. Powodzenie operacji zależało od tego zasadniczego warunku. Amerykanie nie mogą pozostawić żadnych śladów świadczących o tym, że Jak-23 kiedykolwiek opuścił skrzynię. Amerykanie zaakceptowali ofertę. Za zgodą sił powietrznych postanowiono, że samolot zostanie załadowany na pokład C-124 i wywieziony z Europy. Tajemniczemu ładunkowi miała towarzyszyć trzyosobowa eskorta, oficer wysokiego stopnia i dwóch inżynierów lotniczych. Lotnisko docelowe, baza sił powietrznych Wright-Patterson. Chodziło o wykorzystanie możliwości mieszczącego się tam Centrum Wywiadu Technicznego Sił Powietrznych. Baza Sił Powietrznych Wright-Patterson znajduje się w Dayton, w stanie Ohio. Widoczny na filmie transportowiec C-141 podchodzi do tego samego pasa, na którym 44 lata temu lądował C-124 z Jakiem na pokładzie. Wtedy jednak Jak-23 przybył pod osłoną ciemności. O 2 nad ranem podholowano C-124 do otwartych drzwi tego budynku. Hangaru numer 145. Tu wyładowano skrzynię. Wewnątrz, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, złożono Jaka-23. Dostęp do tego miejsca miała tylko grupka wybranych pracowników Centrum Wywiadu Technicznego Sił Powietrznych. Jednym z tych analityków był Vic Bilek. Jest on także jedną z nielicznych osób skłonnych mówić o tamtej tajnej operacji. To była wyjątkowa okazja. Jestem zawodowym analitykiem, a nie amatorem. Mimo to nie znam drugiego przypadku, w którym obce siły powietrzne dałyby nam możliwość zbadania samolotu i w którym dostarczono by go nam prosto do głównego centrum badawczego w Stanach, gdzie moglibyśmy wykorzystać całą aparaturę pomiarową zamiast prowizorycznych środków dostępnych w bazach europejskich. Samolot został złożony i działał w specjalnie odgrodzonym sektorze hangaru numer 145. Nieliczni, którzy mieli tu dostęp, musieli za każdym razem potwierdzać swoją przepustkę do zastrzeżonego obszaru. Z Jaka-23 usunięto obce oznakowanie i zastąpiono je standardowymi znakami amerykańskich sił powietrznych. Dla zmylenia osób niepowołanych samolot otrzymał taki sam numer płatowca, jak jeden z samolotów obserwacyjnych używanych w lotach próbnych. Na oblatywacza wybrano kapitana H.E. Toma Collinsa. Collins był jednym z trzech pilotów, którzy w poprzednim miesiącu testowali MiG-15 na Okinawie. Do obsługi naziemnej dobrał on doświadczonych mechaników spośród tych, którzy brali udział w dawniejszych programach prób. Był wśród nich pracujący uprzednio nad MiG-15 Ray Gardiner. Wstępny przegląd ujawnił poważny problem z oponami podwozia głównego. Były tak zużyte, że Collins prawdopodobnie złapałby gumę po pierwszym starcie i lądowaniu. Ludzie z wywiadu technicznego natychmiast zadzwonili do produkującego opony Goodyeara i zamówili na następny dzień dostawę nowej pary opon. Wkrótce szef Goodyeara oddzwonił i powiedział: bardzo byśmy chcieli brać Forsa za takie pilne dostawy, ale przecież opony zgodne z waszym opisem wykonaliśmy już dla samolotu F-94B. Ucieszona szczęśliwym zbiegiem okoliczności ekipa Collinsa pobrała nową parę opon ze składu i natychmiast je założyła. Kokpit Jaka-23 był mały w porównaniu z kabinami myśliwców amerykańskich. Pilot siedział dokładnie nad płatem, skrzydła poważnie ograniczały widoczność na boki. W ogóle pole widzenia z kabiny było dość kiepskie. Z punktu widzenia Amerykanów, Jak-23 był słabym samolotem. To była prosta maszyna. Prostota czyniła ją łatwą w pilotażu, co zapewniało jej popularność wśród pilotów w Rosji i Europie Wschodniej.
Produkcję zakończono w 1950 roku. Jednak Jak-23 ciągle był zaliczony do uzbrojenia głównie sowieckich krajów satelickich. W przypadku wojny zachodnie siły powietrzne z pewnością spotkałyby się z nim w walce. Szkolenie w rozpoznawaniu samolotów. W okresie zimnej wojny zachodnie siły powietrzne nie mogły lekceważyć nawet słabych samolotów rosyjskich. Jak sobie radzicie z rozpoznawaniem samolotów rosyjskich? Weźmy na przykład tego. Wiecie, jaki to typ? Tak, macie rację. To Jak-23, znany pod kryptonimem Flora. Osobiście nie rozumiem, dlaczego nadano to ładne szkockie imię temu nieszczególnie udanemu rosyjskiemu samolotowi. Ten film szkoleniowy nakręcono po to, by ułatwić zapamiętanie charakterystycznych cech Jak-23. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Ciekawe, że we Florze zastosowano sowiecką kopię silników turboodrzutowych Rolls-Royce'a Derwent, sprzedanych Rosjanom w 1947 roku. Historia silnika Jak-23 pozwala nam bliżej prześledzić początki rozwoju odrzutowych myśliwców w Rosji. W roku 1947 rząd brytyjski dostarczył Związkowi Radzieckiemu 25 silników turboodrzutowych Rolls-Royce Nin i 30 Rolls-Royce Derwent. W tym czasie przewyższały one pod względem mocy i niezawodności silniki budowane w Związku Radzieckim. W Rosji silniki zostały skopiowane. Sowieckie odpowiedniki nazywały się RD-500 i RD-45. Brytyjscy dostawcy nie wykazali się dalekowzrocznością. Paradoksalnie zachodnia technologia dała nowy impuls rozwojowi sowieckich samolotów. Dzięki projektom Rolls-Royce'a inżynierowie rosyjscy mogli zbudować silniki do napędu nowej generacji sowieckich myśliwców. RD-45 zapewnił przyszłość zaawansowanemu w rozwoju, ale nie dysponującemu jeszcze dostateczną mocą prototypowemu myśliwcowi, który miał się stać legendarnym MiG-15. Biuro konstrukcyjne Mikojana i Gurjewicza, które stworzyło MiG-15, od dawna rywalizowało z twórcami Jak-23 z biurem Jakowlewa. Nie było wątpliwości, kto jest lepszy w projektowaniu myśliwców odrzutowych. Silnik RD-45 MiG-15 został zamontowany wewnątrz cylindrycznego kadłuba. Dysza wylotowa znajdowała się na jego końcu. Toteż gorące spaliny nie stykały się nigdzie z kadłubem. Dla kontrastu przy projektowaniu Jak-23 w ogóle nie zatroszczono się o czyste linie aerodynamiczne. Jego silnik RD-500 był równie mocny jak silnik MiGa, ale długi, szeroki i tępy dziób sprawiał, iż przednia część kadłuba wyglądała ociężale. Podkreślał to wrażenie wyraźny ustęp dyszy wylotowej silnika. Co ważniejsze, Jak-23, samolot o prostych skrzydłach, nie mógł pod względem prędkości i innych osiągów dorównać wyposażonemu w skrzydła skośne MiG-owi 15. MiG-15 zadebiutował w 1948 roku. Wykazał się wspaniałym przyspieszeniem i prędkością wznoszenia. Sowiecka wersja silnika Rolls-Royce nadawała mu prędkość ponad 900 km na godzinę. Wysoka prędkość samolotów była obsesją Stalina. W konkurencji budowy myśliwców odrzutowych biuro konstrukcyjne MiG zaspokoiło tę obsesję i zdeklasowało rywali od Jakowlewa. Jednak w czasie II wojny światowej było odwrotnie. To biuro konstrukcyjne Jakowlewa dostarczało najlepszych myśliwców stalinowskim siłom powietrznym. Myśliwskie jaki z okresu wojny znacznie przewyższały samoloty MiGa. Aleksander Jakowlew był wschodzącą gwiazdą wśród sowieckich konstruktorów lotniczych. W 1938 roku Stalin zlecił mu budowę wielozadaniowego myśliwca taktycznego o potencjale bojowym znacznie przewyższającym możliwości samolotów znajdujących się wówczas w uzbrojeniu Czerwonych Sił Powietrznych. Jakowlew nie budował dotąd myśliwców, ale obiecał dostarczyć prototyp w ciągu roku. 22 czerwca 1941 roku Adolf Hitler wydał rozkaz rozpoczęcia operacji Barbarossa.
Rosyjski front został przełamany, straty były ogromne. W pierwszych miesiącach inwazji czerwone siły powietrzne utraciły blisko 70% swoich maszyn. Straty były porażające. Jednak wkrótce nowa generacja myśliwców stworzonych przez biuro konstrukcyjne Jakowlewa miała uzupełnić eskadry frontowych pułków myśliwskich. Jak jeden w porównaniu ze świetnymi myśliwcami Luftwaffe miał za słaby silnik i gorsze uzbrojenie. Późniejszy Jak 3 okazał się godnym przeciwnikiem niemieckich Messerschmittów. Skoro tylko rosyjscy piloci przezwyciężyli głęboko zakorzeniony strach przed Luftwaffe, mogli zacząć doskonalić swe umiejętności bojowe. Odznaczający się dobrymi osiągami Jak 3 był zwrotny jak żaden z wcześniejszych myśliwców sowieckich. Maszyny budowane w biurze Mikojana i Gurjewicza ustępowały własnościami lotnymi myśliwcom Jak. MiG-1 i MiG-3 latały dobrze na wysokim pułapie, ale nie mogły sprostać wymogom walk powietrznych, które w Rosji toczono na małych wysokościach. Najważniejszym samolotem skonstruowanym w czasie wojny przez Jakowlewa był Jak-9. Jak-1 i Jak-3 były samolotami o wysokich osiągach, natomiast Jak-9 stał się doskonałym myśliwcem frontowym. Był cięższy i bardziej wytrzymały. Stał się wielozadaniowym samolotem bojowym. Wkrótce jakość oraz przewaga liczebna myśliwców Jak przyczyniła się do klęski Luftwaffe. W ostatnich miesiącach wojny biuro Jakowlewa stanęło wobec zupełnie innego wyzwania. Był nim myśliwiec odrzutowy. Wprowadzając do walki Me-262, Niemcy wytyczyli kierunek rozwoju samolotów bojowych. Pojawił się zbyt późno, by zmienić losy wojny, jednak zdążył zmienić charakter walk powietrznych. W oparciu o zdobyczne niemieckie plany, Sowieci rozpoczęli projektowanie własnych myśliwców odrzutowych. Aleksander Jakowlew był przekonany, że nowy typ silnika należy zamontować w wypróbowanym płatowcu. Nie zaprojektował zupełnie nowej maszyny. Płatowiec Jaka-3 został przystosowany do napędu odrzutowego. Wydłużono przednią część kadłuba i zamontowano pod nią silnik. Wzmocniono ogon tak, by wytrzymał działanie gorących gazów z dyszy wylotowej, umieszczonej pośrodku kadłuba. Prototyp, nazwany Jak-15, oblatano w kwietniu 1946 roku. Zaszczytne miano pierwszego latającego sowieckiego odrzutowca przypadło jednak 3 godziny wcześniej MiG-owi 9, stworzonemu przez biuro Mikojana i Gurjewicza. Kiedy silnik tłokowy ustąpił turboodrzutowemu, myśliwce Jaka utraciły przewagę nad konstrukcjami MiGa. W sierpniu tego samego roku rosyjska publiczność mogła po raz pierwszy obejrzeć odrzutowiec na paradzie powietrznej w mieście Tuszyno. Stany Zjednoczone zdążyły już zrozumieć, że Józef Stalin, dawny sprzymierzeniec, stał się teraz przeciwnikiem w wojnie nowego typu, w zimnej wojnie. Nikt przeto bardziej od Amerykanów nie interesował się rozwojem sowieckiej technologii odrzutowców. Wywiad Techniczny Sił Powietrznych USA to stworzona w czasie II wojny światowej agencja analityczna, która pierwotnie skupiała się na ocenie sprzętu niemieckiego. Większość informacji zdobytych w niemieckich laboratoriach została wykorzystana po wojnie w konstrukcjach lotniczych. W okresie powojennym zainteresowanie wywiadu zwróciło się w stronę Związku Radzieckiego. Było jednak mało dostępnych informacji o sowieckiej technologii. Sowieci w okresie II wojny światowej zrobili znaczny postęp w lotnictwie. Podobnie jak my, wprowadzili wiele nowych maszyn. Ale my nie prowadziliśmy działań wywiadowczych przeciwko naszemu sojusznikowi. Nie zbieraliśmy informacji technicznych o Rosjanach.
Robili to Niemcy. Interesowała ich sowiecka technologia, stworzyli więc obszerną bazę danych wywiadowczych. Jak-15 i jego następca Jak-17, mimo iż wyposażone w silniki odrzutowe, były w zasadzie myśliwcami na poziomie maszyn z II wojny światowej. MiG-9 był dosyć prymitywny, chociaż zaprojektowano go z myślą o napędzie odrzutowym. Silniki tych samolotów były kopiami rozwiązań niemieckich z czasów wojny. Dzięki dostępowi do niemieckich wojennych danych na temat technologii sowieckiej, wywiad techniczny sił powietrznych mógł stosunkowo trafnie oceniać możliwości Rosjan bezpośrednio po wojnie. To jednak nie wystarczało. Z pewnością Rosjanie wkrótce przystąpią do budowy własnych odrzutowców. Pod koniec lat 40. rozpoczęła się zimna wojna. Strach przed militarną konfrontacją miał realne podstawy. Bardzo interesowały nas postępy Rosjan w budowie odrzutowców, radarów i innego sprzętu, na przykład środków dowodzenia i łączności. Byli teraz naszymi przeciwnikami. Chcieliśmy wiedzieć, z jakim przeciwdziałaniem sowieckiej obrony przeciwlotniczej spotkałyby się nasze bombowce, a także jakie możliwości ofensywne ma sowieckie lotnictwo na wypadek, gdyby spróbowało zbombardować Stany Zjednoczone. W 1950 roku Związek Radziecki nie zamierzał wdawać się w otwartą konfrontację militarną ze Stanami Zjednoczonymi. Ideologiczna wojna między mocarstwami miała toczyć się pośrednio, siłami państw satelickich w różnych częściach świata. Kiedy w czerwcu 1950 roku wojska północno-koreańskie napadły na Koreę Południową, Stany Zjednoczone, zdecydowane powstrzymać agresora, włączyły się do wojny, która wkrótce przekształciła się w konflikt na dużą skalę. Związek Radziecki nigdy oficjalnie nie włączył się do wojny, ale Stany Zjednoczone i ich sojusznicy pośrednio odczuli jego zaangażowanie. Amerykańscy lotnicy pilotujący bombowce B-29 ze zdumieniem patrzyli, jak noszące północno-koreańskie oznakowanie małe myśliwce o skośnych skrzydłach ogniem działek niszczą ich samoloty. Te maszyny zbudowano w Związku Radzieckim. Pojawił się MiG-15. Nowy sowiecki myśliwiec zdecydowanie górował nad samolotami latającymi do tej pory nad Koreą Północną. Amerykanie mieli tylko jeden myśliwiec tej klasy. North American F-86 Sabre. Maszyny nie stacjonowały w Korei Południowej. Natychmiast przesłano je ze Stanów, by stawiły czoło zagrożeniu, jakie stwarzał MiG-15. Oba myśliwce były godnymi siebie przeciwnikami. W powietrzu rozgorzały zacięte boje. Podczas gdy między amerykańskimi i sowieckimi myśliwcami toczyła się walka o panowanie w powietrzu, wywiad techniczny sił powietrznych robił co mógł, by oddzielić prawdę od mitów otaczających MiG-15. Dokonywano szacunków opartych na znajomości wcześniejszych osiągnięć sowieckich. Analizowano także szczegółowe relacje pilotów F-86, którzy brali udział w walkach powietrznych. Jednak analitycy pragnęli zbadać z bliska sprawnego MiGa. We wrześniu 1953 roku uzyskali taką możliwość. W ramach operacji Mullah samoloty amerykańskie zrzuciły nad Koreą Północną tysiące ulotek. Oferowano w nich 100 tysięcy dolarów pilotowi, który zdecydowałby się przelecieć MiG-15 do Korei Południowej i oddać go Amerykanom. Porucznik Nokomsuk zdezerterował z Korei Północnej, dostarczył MiG-15 i otrzymał nagrodę. Wprawdzie wojna koreańska skończyła się parę miesięcy wcześniej, jednak możliwość dokładnego zbadania najnowszego sowieckiego myśliwca była ogromną szansą dla wywiadu. Samolot przewieziono na Okinawę. Był tam także zespół ekspertów z Centrum Wywiadu Technicznego Sił Powietrznych, mieszczącego się w bazie Wright-Patterson. W jego skład wchodziło trzech oblatywaczy. Pułkownik Al Boyd,
major Chuck Yeager, wsławiony pierwszym przekroczeniem bariery dźwięku, i kapitan Tom Collins, który kilka tygodni później miał testować AK-23 w bazie Wright-Patterson. Collins pierwszy miał latać sowieckim myśliwcem. Zbadano własności lotne MiG-15. Porównano je z osiągami F-86. Rozłożono i przebadano wyposażenie pokładowe. Przeprowadzono kontrolne strzelania z działek. Kiedy próby dobiegły kresu, analitycy z wywiadu technicznego stwierdzili z satysfakcją, że wszystkie ustalenia dokładnie odpowiadały ich uprzednim szacunkom. Oczywiście niczego nie podano do wiadomości publicznej. Wyniki badań zostały na wiele lat utajnione po to, by Sowieci nie poznali wartości metod badawczych wywiadu technicznego. Miesiąc później do Wright-Patterson w Ohio przewieziono na tajne testy AK-23. Mogłoby się wydawać, że z badań nad tym drugorzędnym myśliwcem nie można było wyciągnąć dużych korzyści, zwłaszcza po przetestowaniu MiG-15. Jednak sprawy przedstawiały się inaczej. Zdobycie drugiego odrzutowca było dla nas bardzo cenne. Okazało się, że dla Sowietów AK-23 był czymś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej. Mieli nieco sceptyczny stosunek do skośnych skrzydeł zastosowanych w MiG-15. Wobec tego postanowili równolegle pracować nad bardziej konserwatywnym projektem JAK-a. JAK miał także szereg innych interesujących z naszego punktu widzenia cech. Ich analiza pozwoliła nam poznać poziom rosyjskiej technologii i jej potencjał rozwojowy. Trudno było zataić operację przed personelem bazy. Hangar numer 145 położony był w ruchliwym obszarze. Jednak największe ryzyko wiązało się z montażem i demontażem samolotu. Po otwarciu skrzyni fotograf dokumentował położenie każdej części, zanim została wyjęta z opakowania. Dla tych, którzy wypożyczyli samolot, było sprawą życia i śmierci, by wszystkie części zostały ponownie ułożone we właściwej pozycji. Dodatkowo utrudniało to i tak niełatwą pracę mechaników. Przed montażem każda część została poddana szczegółowym oględzinom specjalisty. Większość elementów przebadano w odpowiednich laboratoriach. Troskliwie zbierano wszelkie szczegółowe informacje, choćby z pozoru pozbawione znaczenia wobec ustaleń z testów MiG-15. Trudno dokonywać przewidywań, kiedy ma się tylko jeden punkt odniesienia. Trzeba mieć szeroką podstawę. My zyskaliśmy taką podstawę dla przewidywań dotyczących ich możliwości konstrukcyjnych. Chodziło o takie rzeczy jak instalacja tlenowa, stery, przyrządy pokładowe, sprzęt radiowy i tak dalej. Wiele z tych urządzeń było innych niż w MiG-u. Dzięki temu uzyskaliśmy punkt odniesienia. Podobnie jak MiG-15, AK-23 napędzany był kopią brytyjskiego turboodrzutowego silnika Rolls-Royce'a. Był jedynym samolotem wyposażonym w RD-500. Silnik w praktyce identyczny z modelem Rolls-Royce Derwent 5. Stwierdzono, że wiele części można zamienić elementami z Derwenta. Obudowa komory spalania była zamienna w 100%. Sowieci wykonali dokładną kopię. Jedyną istotną różnicą była zmiana położenia zbiornika oleju. Przyrządy w kabinie zostały opatrzone nowymi napisami, po to by pilot mógł je zidentyfikować. W czasie testów MiG-15 kapitan Collins korzystał przy tym z pomocy koreańskiego pilota. Tu miał do dyspozycji tylko rosyjskiego tłumacza. Wiele przełączników opatrzono napisem „Przeznaczenie nieznane”. Wskaźnik liczby Macha, prędkościomierz i wysokościomierz zostały na czas prób zamienione na amerykańskie odpowiedniki.
Ponieważ Jak-23 nie miał kabiny ciśnieniowej, mechanicy zainstalowali w nim amerykańską instalację tlenową z zapasowym zbiornikiem. Collins poprosił o to, nauczony złymi doświadczeniami, zwadliwą sowiecką instalację tlenową na MiG-15. Montaż był utrudniony, bo nie można było wiercić dodatkowych otworów. Jak-23 uzbrojony był w dwa działka 23 mm typu NR. NR znaczy Nadelman i Richter. Niewiele różniły się od działek NS, Nadelman i Surinow, zamontowanych w MiG-15. W trakcie prowadzonych na Okinawie testów analitycy ustalili, że działka NS MiGa są lekkie, małe i mają wysoką szybkostrzelność. Specjalista od spraw uzbrojenia, Vic Bilek, miał ustalić, czym działka MiGa różnią się od działek NR zamontowanych w Jaku. W Jaku-23 mieliśmy kompletne działko w doskonałym stanie. Mogliśmy przebadać jego konstrukcję. Przeprowadziliśmy strzelania przy użyciu zdobycznej amunicji z Korei. Umieściliśmy działko w chłodni w temperaturze minus 25 stopni. Na jego ruchomych częściach utworzyły się bryły lodu. Potem otworzyliśmy ogień. Działko strzelało dobrze nawet w tych ciężkich warunkach. Nie byliśmy zaskoczeni, bo takie same wyniki uzyskaliśmy w trakcie prób działek projektu Nadelmana na MiG-15. Kiedy samolot był gotów do prób w locie, zaostrzono środki ostrożności. Zachowanie tajemnicy wewnątrz hangaru to duży problem. Na zewnątrz sprawa jeszcze się komplikuje. Przed pierwszym startem Jaka przeholowano na stanowisko pomiaru ciągu. Wszystkie próby na zewnątrz prowadzono o brzasku, kiedy lotnisko było puste. Starano się nie wystawiać samolotu na widok, dlatego starty miały się odbywać z drogi kołowania położonej na skraju lotniska Patersona w pobliżu lasu. Za pierwszym razem silnik nie zapalił. Badanie silnika prowadzone z wykorzystaniem danych wywiadowczych na jego temat wykazało, że pompa paliwowa zapłonu nie działa. Dzięki temu, że części RD-500 i Derwent-5 były zamienne, pompa z brytyjskiego silnika posłużyła do przeprowadzenia prób. Następny rozruch udał się i Collins poprowadził Jaka na próbę kołowania. Droga kołowania wybrana do startów nie zapewniała zbyt wiele miejsca dla manewrów naziemnych. Zdecydowano więc wykorzystać szeroki plac manewrowy pasa numer 23, położony na północ od hangarów alarmowych. Wiązało się z tym ryzyko dekonspiracji. Decyzja okazała się błędna. Collins właśnie miał odstawić Jaka na postój, kiedy na końcu pasa startowego numer 23 pojawiły się cztery F-86 z 97. Dywizjonu Myśliwców Przechwytujących. Zostały wyprowadzone przez pilotów z hangaru alarmowego. Miały włączyć się do ruchu powietrznego. Piloci F-86 kołowali tak blisko Collinsa, że mógł on dostrzec, jak przypatrują się nietypowemu Jakowi. Collins był pewien, że tajemnica się wydała. Byliśmy bardzo zdenerwowani, kiedy zorientowaliśmy się, że ta grupa przejechała tak blisko. Piloci mogli rozpoznać Jaka. Któryś z nich, dobrze znający kształt obcych samolotów, mógł powiedzieć: o rany, to sowiecki samolot. Nawet jeśli piloci nie zidentyfikowali Jaka, to na pewno rozpoznali siedzącego w otwartym kokpicie Collinsa. Był pewien, że któryś z pilotów go zna i że zaciekawi się sprawą. Na szczęście Collins był przygotowany na taką ewentualność. Wymyślił już bajeczkę, którą zamierzał się posłużyć, gdyby któryś z pilotów okazał się ciekawski.
Jak-23 przypominał z grubsza samolot eksperymentalny Bell X-5, na którym wykonywano loty w Maroc w Kalifornii. W październiku 1953 roku, na parę tygodni przed przybyciem Jaka, jeden z dwóch X-5 rozbił się w czasie lotu próbnego. Było wielu świadków. Collins postanowił wykorzystać ten incydent w swojej opowieści. Gdyby ktoś spytał go o Jaka-23, Collins wyjaśniłby, że był to drugi egzemplarz X-5 biorący udział w ściśle tajnych próbach na Wright-Patterson. Zgodnie z oczekiwaniami, jeden z pilotów F-86 zadzwonił do Collinsa i spytał o dziwny samolot widziany na lotnisku. Collins opowiedział mu historię o X-5. To mu wystarczyło. Spytał tylko, a możemy go zobaczyć? Collins odparł, nie, podjęto szczególne środki ostrożności. Odnieśli się ze zrozumieniem do spraw bezpieczeństwa Ameryki. Prowadzone na tym lotnisku programy typu R&D były ściśle tajne. Tylko nieliczni mieli dostęp do nowych samolotów. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Pogodzili się z tym. Jednak my bardzo się martwiliśmy, że tajemnica się wyda. Na szczęście nikt nie zdradził, że na Wright-Patterson jest sowiecki samolot. Historyjka o X-5 była prosta i wiarygodna, więc sprawdzała się za każdym razem, kiedy trzeba się nią było posłużyć. Mimo to zachowano ścisłe środki ostrożności. Próby prowadzone na zewnątrz odbywały się we wczesnych godzinach porannych. Jednak inne badania prowadzono 24 godziny na dobę. Kiedy mechanicy wykonywali próby ciągu, inni analitycy testowali urządzenie nieużywane do badań nad pracą silnika. Maszynę udostępniano kolejno różnym grupom specjalistów. Wszyscy ciężko pracowali. Czasem nie starczało im czasu w trakcie kolejnych zmian, ale mieli też inne zadanie, tylko pośrednio związane z pracą. Był tam nie tylko samolot, ale także trzech obcokrajowców towarzyszących Jakowi od ich bałkańskiego kraju. Ich obecność w bazie była tajemnicą, więc musieli zachowywać się dyskretnie. Vic Bailot i jego kumple mieli nawiązać z gośćmi kontakty towarzyskie. Zachęcano nas do tego, byśmy uprzyjemniali im pobyt i rozmawiali z nimi. W przerwach chodziliśmy do ich kwater. Mieszkali w tymczasowych zabudowaniach w pobliżu Centrum Wywiadu. Spędzaliśmy z nimi czas, rozmawialiśmy, próbując wykorzystać przy tym znajomość niemieckiego. Mówili trochę po angielsku, przynajmniej jeden z nich. Porozumiewaliśmy się całkiem nieźle. Nazywam się Belek, więc jak nie trudno się domyślić, mój ojciec był Czechem. Jestem z pochodzenia Słowianinem, więc byłem do nich przychylnie nastawiony. To ich zainteresowało. Pytali, skąd przyjechał mój ojciec i tym podobnie. Jak wspomniałem, mój ojciec pochodził z Czechosłowacji. Dzięki temu łatwiej mi było z nimi się zaprzyjaźnić. Piłem też z nimi ich trunek. To także ułatwiało kontakty. Mieli ze sobą jakiś napój, który wielce sobie cenili. Był to mocny trunek, coś w rodzaju okowity, podobny do wódki. Popijając to, spędziliśmy miły wieczór. Przed wyjazdem do domu jeden z nich przysłał mi butelkę tego napoju na znak uznania dla mojej wytrzymałości. Zachowałem tę butelkę sprzed 40 lat. Przypomina mi o tym, że nie łączyła nas wyłącznie praca.
That's a little bit of memorabilia about the fact that it was not all. To byli fajni goście. They were nice guys. Koleżeństwo, które przekroczyło żelazną kurtynę. Zbratanie roztopiło na chwilę lody zimnej wojny. Współpraca z trzema cudzoziemcami w trakcie badań JAKA-23 zostawiła po sobie ciepłe wspomnienie. Starali się przekazać nam jak najwięcej informacji o ich doświadczeniach w eksploatacji samolotów odrzutowych. Nie przypominam sobie, czy byli pilotami, ale opowiadali nam o pracy z samolotami odrzutowymi w ich kraju. Byli bardzo skorzy do współpracy. Kim byli ci trzej ludzie towarzyszący JAKA-23 w Stanach Zjednoczonych? Ich tożsamość po dziś dzień pozostaje tajemnicą, podobnie jak nazwa kraju, z którego przybyli. Oficjalnie wiadomo tylko, że JAK-23 został wypożyczony Stanom Zjednoczonym przez któreś z komunistycznych państw bałkańskich. Bałkany leżą na południowym wschodzie Europy. W 1953 roku były cztery państwa komunistyczne na Bałkanach – Rumunia, Bułgaria, Jugosławia i Albania. Pod koniec II wojny światowej wszystkie znalazły się w sowieckiej sferze wpływów. Jednak w 1948 roku jeden z tych krajów wyłamał się z bloku sowieckiego. Jugosławia zachowała ustrój komunistyczny, ale jako pierwsze państwo socjalistyczne z powodzeniem rzuciła wyzwanie Stalinowi. Niepodległą Jugosławią rządził nieugięty Józef Tito. Tito nie był antyrosyjsko ani nawet antystalinowsko nastawiony, ale w odróżnieniu od swych komunistycznych sąsiadów obstawał przy wewnętrznej niezależności. Tito wniósł wielki wkład w wyzwolenie kraju od okupacji nazistowskiej, dlatego cieszył się niezachwianym poparciem rodaków. Miał zapewnioną lojalność aparatu partyjnego i co ważniejsze kontrolował wojsko i tajną policję. W 1953 roku Rumunia, Bułgaria i Albania znajdowały się dosłownie pod bezpośrednim zarządem władz Związku Radzieckiego. Rumunia i Bułgaria były w stosunku do Tity bardzo wrogo nastawione. Terminu titoizm używano na określenie tych państw socjalistycznych, które ośmielały się wyrwać spod sowieckiej kontroli. Jedynie Jugosławii pod rządami Tity udało się ustrzec od sowieckich wpływów. Czy to Jugosławia pożyczyła JAKA-23 Stanom Zjednoczonym? To wydaje się dosyć prawdopodobne. Rumunia, Bułgaria i Albania otrzymały JAKA-23, Jugosławia nie. Szef placówki CIA w ambasadzie amerykańskiej został poinformowany, że JAKA transportuje się koleją do innego kraju bałkańskiego. Jeśli by przewożono JAKA na przykład z Rumunii lub Bułgarii do Albanii, musiano by go transportować przez górzyste obszary Jugosławii. Podobnie, gdyby przewożono go w przeciwnym kierunku. Jeśli wziąć pod uwagę stosunek Tity do Moskwy, to trzeba przyznać, że mógł on zaoferować sowiecki samolot Amerykanom. Wszystko to jednak tylko spekulacje. Nie sposób sprawdzić, czy ci trzej cudzoziemcy byli Jugosławianami. Po 40 latach ich tożsamość i narodowość pozostaje tajemnicą. Jeśli jeszcze żyją, to zapewne, zdaniem władz amerykańskich, ujawnienie ich tożsamości mogłoby im zaszkodzić. W każdym razie ich zasługi dla wywiadu technicznego sił powietrznych nie będą zapomniane.
4 listopada 1953 roku Jak-23 był gotów do pierwszego lotu próbnego. Był małym samolotem. Jego masa całkowita wynosiła jedynie 3300 kg, o blisko 2,5 tony mniej niż MiG-15. Jakowlew zaprojektował ten samolot jako maszynę mniejszą, lżejszą i szybszą od Jaka-17. To udało się osiągnąć. Jednak Jak-23 nie był zbyt dobrym myśliwcem. Jak zaopatrzony w urządzenia radiowe wysokiej częstotliwości nadawał sygnały do wozu łączności. Ten prowadził ich retranslację w standardowym paśmie częstotliwości sił powietrznych. Poddawano je analizom. W czasie startu, kiedy pilot zwolnił hamulce, maszyna błyskawicznie przyspieszała. Jak-23 szybko wyprzedził towarzyszącego mu F-86. Z powodu dużego przyspieszenia Collins musiał wytrymować samolot bezpośrednio po starcie. Prędkość wznoszenia była znakomita. Jak-23 był zwrotny i mało podatny na przeciągnięcie. Jednak wkrótce Collins odkrył w nim cechy dyskwalifikujące go w roli myśliwca. Nie miał hamulców aerodynamicznych. Niezwykle trudno było zwolnić lot po osiągnięciu krytycznej prędkości 0,8 Macha. Przy tej prędkości lotki wibrowały tak silnie, że flater skrzydeł miał amplitudę 20 do 30 cm. Końce skrzydeł wychylały się w górę i w dół o 20-30 cm. Collins stwierdził, że za każdym razem, kiedy leciał 0,8 Macha, wydawało mu się, że skrzydła za chwilę się oderwą. Wobec braku hermetycznej kabiny Collins musiał zakładać autonomiczny kombinezon ciśnieniowy, aby wznieść się jakiem na maksymalny pułap 18 tysięcy metrów. Wiązał się z tym pewien problem. Fotel pilota w Jaku-23 przystosowany był do spadochronu, na którym pilot siedział. W napełnionym kombinezonie ciśnieniowym Collins miałby głowę przyciśniętą do owiewki i na dodatek musiałby ją pochylić na bok. Tak być nie mogło. Collins postanowił latać bez spadochronu. Później wspominał, że czuł się trochę nieswojo. Wykonano 8 lotów próbnych, ostatni 25 listopada. Collins, podsumowując próby, stwierdził, że mimo kłopotów ze statecznością i ograniczeń w lotach na dużym pułapie, Jak-23 był nie najgorszym myśliwcem. Można było oczekiwać, że nawiąże walkę ze współczesnymi sobie odrzutowcami. Do 1953 roku sowieckie siły powietrzne przezbroiły już swoje pułki myśliwskie z Jaków-23 w MiG-15. Ostatni Jak-23 został wycofany ze służby w sowieckich krajach satelickich w 1961 roku. Wywiad techniczny sił powietrznych wyciągnął z badań Jaka-23 maksimum informacji. W większości dane odpowiadały uprzednim szacunkom. Pokonano wiele trudności, podjęto ryzyko, jednak praca wywiadu to gra na zasadzie wszystko albo nic. Nie można przeoczyć żadnego faktu, ani zlekceważyć żadnej okazji. Po ostatnim locie próbnym Jak został zapakowany do skrzyni dokładnie tak, jak go dostarczono. C-124 zabrał go na pokład i przewiózł razem z 3-osobową eskortą do tego bałkańskiego kraju, skąd przybył. Nie zostawiono żadnych śladów. Wyniki prób Jaka-23 pozostawały ściśle tajne do 1991 roku. Pokazany przez nas film, nakręcony w czasie prób, został odtajniony w 1975 roku, po usunięciu fragmentów, w których pojawiała się nazwa kraju pochodzenia. Narodowość i tożsamość osób towarzyszących pozostaje tajemnicą. Hangar numer 145 jest jeszcze ciągle w użyciu. Pod jego ścianą stoją szybkie samoloty dyspozycyjne. Nasza opowieść w końcu wydostała się poza środowisko wywiadu. A jednak większość korzystających dzisiaj z tego hangaru nie wie niczego o małym sowieckim samolocie ukrywanym tutaj ponad 40 lat temu.
Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Rycz, czytał Zdzisław Szczotkowski.